JJ-ka, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars i jest dzisiaj ze mną Joysticzek! Ojej, jaki słodziak! Joystick się tak cieszy, że już wrócił, nie? Tak. Joysticzek, cieszysz się, nie? Że w końcu możesz nagrywać. Bardzo! Joysticzek był na wakacjach, bardzo dobrze się bawił swoją drogą. Wie o niespodziance, którą mu zrobiłam, ponieważ widział odcinek, no ale dzisiaj przyszedł czas na to, żeby... Co? Otworzyć cudowną ofertę, którą obiecaliśmy widzom, ponieważ zostawili naprawdę ponad 45 tysięcy łapek w górę, więc Joystick postanowił, że dzisiaj tą ofertę z megaboksem otworzy, więc dzisiaj otworzymy 2-3 megaboksy na odcinku. Zobaczymy, czy wypadnie nam jakiś zadymiarz. Mam nadzieję, że wypadnie. Joystick, ty też? Tak. Twoja szczęśliwa łapka na pewno tutaj coś zdziała. A wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę. No i oczywiście, Joystick, musimy ogłosić zwycięzcę konkursu, co nie? Ano tak. No, zwycięzcę konkursu trzeba ogłosić, więc tak. No tak. Tutaj wyświetla wam się szczęśliwy zwycięzca. Serdeczne gratulacje, odezwij się do mnie na maila. A my z Joystickiem dzisiaj organizujemy kolejny konkurs na megaboksa. Co nie? No tak, Joystick lubi rozdawać megaboksy. Także jeżeli chcecie wygrać megaboksa od Joysticka, to jedyne co musicie zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, tak samo jak Joystick. Joystick, pokaż jak się zostawia łapeczkę w górę. Daj łapkę. No patrz. No, tak się zostawia łapeczkę. No daj buzik. Tak, no super, super. W komentarzu napisać, biorę udział w konkursie, no i oczywiście zasubskrybować kanał. A my już z Joystickiem nie przedłużamy, co nie? Tylko idziemy na twoje konto. Zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje. No dobra. Okej, zacznijmy od tego, że zdobyłam dla ciebie kolejne nagrody w naszym internecie zadymiarskim. Więc zobacz, co my tu mamy, Joystick. Zobacz, co my tu mamy. 50 punktów mocy. Do jakiego zadymiarza chciałbyś punkty mocy? Ja do myślę, Leona. Że ty byś chciał do Leona, co nie? Tak. Moc otrzyma Leon. No i elegancko. Leonik, to jest twoja pierwsza legenda, na której w końcu udało mi się wbić 10 rangę dla ciebie, wiesz? Dziękuję. No, dziękuję, dziękuję, no dziękuję. No i dobra, teraz Leona będziemy mogli sobie ulepszyć na większy poziom. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Kolejne punkty mocy. I kolejne punkty mocy również idą do Leona, no bo to jest legenda, co nie, Joystick? Tak. To jest legenda, więc legenda tutaj musi mieć najwięcej punktów mocy. Najwięcej. Najwięcej. Dobra, lecimy dalej i tutaj mamy skrzyneczkę, więc dawaj swoją szczęśliwą łapkę. Proszę. Uwaga. Mamy 3 przedmioty, uwaga, 85 monet, 10 punktów mocy do Daryla, 20 do Leona oraz 30 do Mortisa. Też super, co? No, może być. No i co my mamy tutaj w tym sklepie? Megaboksik! Joystick, co to za ziewanko? Joystick, zobacz, pakiet poziomu 5, oferta jednorazowa, mega skrzynka za 14 zł, w której jest jeszcze 30 gemów i 600 monet, więc opłacalna oferta, co nie, Joystick? No, nawet... Rzadko się zdarzają takie oferty, co nie? No. Więc kupujemy nam ofertę, uwaga! Zapłacono, Joystick, i uwaga, mamy 30 monet! Jay, co ty? 30 klejnotów, przepraszam, Joystick, czemu mi nie upominasz, że źle gadam? 600 monet oraz uwaga! Dobra, Joystick się wyrywa do otworzenia megaboksa, dawaj Joystick, dawaj łapkę, daj łapkę. Kurczę, co łapkę? Z tego wypadnie, co z tego wypadnie? Uwaga! No. Co to, JJ, powiedz! Coś będzie, coś będzie, coś będzie, coś będzie, coś będzie, co coś będzie! Będzie? Joystick, zobacz, będzie? Dawaj, dawaj łapką. Dobra. 261 monet. 9 punktów mocy do Bibi. Uwaga, dalej. No może być. 20 punktów mocy do Daryla. Joystick się już nie może doczekać. Nie, ja nie patrzę. Joystick mówi, ja nie patrzę. Dawaj, ja nie patrzę. Nie chcę. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj dalej. Dawaj. No lecimy. Uwaga. 29 do Poco. Zobacz, co tu się dzieje. Zobacz, co tu się dzieje. Dalej. Do Poco. 30 do Karla. Do Karla. I uwaga, coś się świeci, Joystick. Coś się świeci. Coś się świeci. Co to może być? Co to może być? Joystick, co, jak myślisz? To jest jakaś postać. Myślisz, jaki to będzie zadymiarz? To jest jakaś legenda. Jak się cieszy. Legenda, jakiś kruk. Jak myślisz, jaki to będzie zadymiarz? Na pewno. Kruk, myślę. Gadżet! No nie wierzę, to jest gadżet! To jest pierwszy gadżet na Joysticka koncie, wyobraźcie sobie! Tak! Joystick dostaje swój pierwszy gadżet! Trafiesz, no! No nie, i znowu mi wchodzi na plecach. No, ale kozak, dobra, no, daj mi posiedzieć na plecach, lepiej teraz, no. No, okay, trochę Joystick, daj posiedzieć. Ochłoń, tak? No, fajnie jest. Ochłoń, Joystick. No dobra, tyle emocji. No i dostaliśmy pierwszy gadżet na Joysticka koncie. Cieszysz się? Tak. To łapka. Daj łapkę. Proszę, no. Daj. No dobra. Daj łapkę. No dobra, masz, no. No, no dziękuję ci ślicznie za łapeczkę. Dostaliśmy pierwszy gadżet na twoim koncie. Jesteś zadowolony? Za kilka go będziemy testować. Chyba ty. Ale zanim przejdziemy do testowania, to sobie oczywiście weźmy monety i otwórzmy sobie jeszcze tego jednego megaboksa ze specjalnej oferty, okej? Okay? Dobra. A dlaczego nie? Zobacz, ile mamy gemów w ogóle. Tyle gemów ci kupiłam. No jak tyle forsy wydałaś? Ty byś wolał zamiast tych gemów pomidorki, co nie? No racja, pomidorki bym wolał. Co? Byś mi dała pomidorka. Pomidorka? No. To zaraz. Tylko najpierw otwórzmy megaboksa, dobra? No uwaga! Dobra, no. Twoja
szczęśliwa łapka. I co my tu mamy, joysticzek? Co my tu mamy? No, 250 monet, 9 punktów mocy do Jackie, 10 punktów mocy do Nity, 20 do Daryla, 47 do Shelly, 49 do Bibi oraz bonus podwaja żetonów. No taki średni ten megabox, to? No, lipa straszna. Lipa straszna, no. Tak. No, taka lipa. Okej, widzowie, doskonale wiecie, że my na koncie Joysticka nie kupujemy żadnych postaci, ani żadnych gadżetów, ani żadnych star powerów w sklepie, tylko wszystko odblokowujemy ze skrzynek i z openingów, ale takie. To nie dotyczy skinów, no bo wiadomo, skinu nie można wydropić ze skrzynki, no, a Joysticka ulubionym zadymiarzem jest Leon, co nie Joystick? Ty lubisz Leona? Leon. Lubisz Leona? Lubisz, nie? Lubię, no lubię, no. To jest twoja ulubiona postać. Tak. Więc dzisiaj w sklepie pojawił się Sally Leon, który jest przyceniony z 80 na 59 gemów. Joystick, kupujemy twoją pierwszą... Twojego pierwszego skina? No jak? Kupujemy pierwszego skina? Kupujemy! A jak trzeba kupić, co nie? Tak! Pierwszy skin na Joysticka koncie i pierwszy gadżet. Także moi drodzy, wydajemy właśnie teraz, jaki szczęśliwy, właśnie teraz w tym momencie wydajemy 60 gemów i kupujemy Sally Leona! Ale ładny! Jest taki żółciutki jak ty, Joystick. No śliczny, jest tak samo jak ja! Idealnie do ciebie pasuje. Co nie widzowie, jeśli się ze mną zgadzacie, to zostawcie łapeczkę w górę. Ta, łapka w górę musi być. No to co, Joysticzek, my ci serdecznie dziękujemy za opening, dziękujemy za odcineczek. Ja idę teraz przetestować ten twój gadżet, no i oczywiście skin do Leona. A tobie idę wręczyć pomidorka. Co? Pomidorka? Bo widzowie powiedzieli, że mam ci dać pomidorka. Powiedzieli, wiesz? Tak? Chcesz pomidorka? Oczywiście, no. Jak to ja bez pomidorek? Lubię. Tak? Pomidorek lubisz? No lubię, no idziemy. Dobra, no to idziemy po pomidorka. Okej, słuchajcie, wejdźmy sobie teraz w zadymiarze i sprawdźmy, co my mamy tutaj do poulepszania. Na pewno sobie możemy ulepszyć Nitę, więc od razu to zróbmy. I mamy już Nitę na poziomie 6. Na pewno możemy Karla ulepszyć, więc też super. Możemy ulepszyć Jackie, możemy ulepszyć Bibi. O, jeszcze możemy ulepszyć Nice, możemy ulepszyć Mortiska. I możemy ulepszyć naszego ukochanego Leona, który właśnie otrzymał cudownego skina, którym oczywiście za chwilę zagramy, ale zanim zagramy Leonem ze skinem, to oczywiście musimy przetestować gadżet do Rozy. Okej, no to lecimy z gadżecikiem do Rozy. Jak to, naprawdę cały czas mnie to śmieszy, ta nazwa Joystick the Dog nad zadmiarzem, to jest po prostu komiczne. Za chwilkę jak spotkamy jakiegoś ziomeczka na naszej drodze, wow, o na przykład taką Rozę. No i o co chodzi? No i o co chodzi? Dlaczego ona mi w te krzaki wlazła? Dobra, zabijmy ją, zabijmy ją. Chodź tu, Kevil. Chodź tu, wariacie. Dobra, udało nam się pokonać drugą Rose. Zostało już tylko 5 zadymiarzy. To będzie najszybsza gierka świata po prostu. W ogóle na tej mapie zobaczcie, jak dużo jest skrzynek. Tutaj są 3 wolne jeszcze. Nikt po to nie przychodzi. Tam są jeszcze 2. Chyba się za szybko wszyscy pozabijali i nie ma kto tych skrzynek otwierać. Dobra, mamy już 5 power cubesów. Lecimy po kolejne 2 skrzyneczki ten ze środka. Dużo Rose jest, widzę, na tej mapie, czyli dużo osób lubi grać tutaj na tej mapie Rose'ą. No i dobra, gadżecik. No i pokonujemy El Primo. Co jest? Jak ja mam 11 power cubesów? 13. O lol, tego się nie spodziewałam. Tego się nie spodziewałam. Dobra, gdzie jest ziomek? W tych krzakach tu stoi. I to też jest Rosa. Co jest z tymi Rosami dzisiaj? Jakieś szaleństwo normalnie. Dobra, dawaj Rosa, chodź tu. O, dostaniesz czosnek. No. No, no. Haha, haha. Dobra, to był najszybszy win świata. Ja nie wiem, o co w tej gierce chodziło, ale dobra, zagrajmy drugą gierkę Rosą, a na końcu zagramy sobie giereczkę Leonem. No i wbiliśmy właśnie drugą rangę na Rosie, także elegancko. To mi się podoba. Lecimy z drugą giereczką. Jestem ciekawa, czy pójdzie nam tak samo dobrze jak w pierwszej. Dobra, jak na razie widzę tutaj El Primo. No i dobra, i krzaczek. Czy ten krzaczek w ogóle nam coś daje? Czy ten gadżecik nam coś daje? Bo z tego, co widzę, to jest... troszeczkę lipa z tym gadżetem. O, tutaj mamy darmowego Power Cubesa. Zobaczcie, znowu już jest tylko 5 zadymiarzy. O co chodzi w tej grze? O co chodzi dzisiaj na tej mapie? Tutaj nikt nie gra, same noby, boty, czy o co tu chodzi? Dobra. Te 3 skrzynki też przed chwilą otwierałam. Nikt po to nie przychodzi. Ja nie rozumiem, naprawdę. Dobra, mamy już 8 cubów. Idziemy po tą skrzyneczkę również, no bo jak żeby inaczej... Patrzcie, te wszystkie skrzynki nie są pootwierane w ogóle. 9, 10 power cubesów. Oni tego w ogóle nie otwierają, to jest chore. 12 power cubesów.
Poco na Isis zgasiliśmy i kolejna Rosa, znowu Rosa stan. O co tu chodzi? Joystick ma... Ej, Joystick ma najszczęśliwsze konto na świecie, naprawdę. U niego tak easy winki wchodzą i na dodatek odblokowuje tak szybko zadymiarzy i jeszcze gadżety. To jest jakieś chore po prostu, ja tego nie rozumiem, naprawdę. Dobra, no mamy drugiego winka. Elegancko. Okej, no to teraz lecimy z Leonidasem, zobaczymy czy pójdzie nam równie dobrze jak Rosą, chociaż wątpię, bo w sumie... No nie wiem, zobaczymy. Musimy to sprawdzić, bo inaczej się nie dowiemy. Dobra, tutaj mamy nitkę. Cwaną nitkę w sumie. O ty wredoto! Dobra. Już widzę, że będzie troszeczkę ciężej niż Rosą. Mamy drugiego Cuba za darmo. Chce Leona? Naprawdę? Chce Leona był nick? Czy mi się wydawało? Dobra. Ten ult nas raczej uratował. Znowu Rosa. Podjeżdżajcie siebie tam nawzajem, a nie obydwoje na mnie. No i dobra. No i ten niedźwiedź teraz pójdzie za mną. Ale ja go szybciutko pokonam. Na chillku. Ja się niedźwiedzi nie boję. Znaczy Joystick się niedźwiedzi nie boi. Joystick to drapieżny pieseł. Dobra. Mamy 4 cuby. Tutaj El Primco. 4 osoby już zostały w grze. Słuchajcie. Robimy kolejnego winka Joystickowi na koncie. A jak? Trochę się przestraszył ten El Primo. Drugi El Primo, sami... Aha, dwóch El Primo i Rosa. No to ładnie. Na jednego Leonka biednego. Dobra, to ja teraz robię tak. Tak. I tak. I idę jeszcze po tego Cuba. I po tego Cuba. Czemu te Cuby tak sobie leżą bezwładnie na mapie? Bezpańsko. No i teraz znikam. I pyk. I pyk. No i do widzenia. No i... Ja naprawdę na koncie Joysticka mogę grać całymi dniami. To jest przepiękne. Naprawdę. Super. Udało nam się zrobić kolejnego wina. 3 winki pod rząd. Sztosik. Okej, moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej odcinków z Joystickiem, a mam dla Was tą drugą niespodziankę, o której Wam nie powiedziałam w tym odcinku, no to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie, że minimum 10 tysięcy łapek i na pewno pojawi się kolejny odcinek. A na dzisiaj ja już się z Wami żegnam. Pamiętajcie jeszcze, żeby wbijać na nasze Instagramy, które znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. No i my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!